Wiadomość od twojego skryby. Wiedza i kontrola to elementy administracji zupełnie nieobce chińskiemu aparatowi władzy i to niezależnie od tego, czy powiemy sprawdzam w roku 2023 lub cofniemy się do czasów starożytnych. Kontrola ludności i zasobów jest zupełnie naturalna, ponieważ daje decydentom podstawę do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu administracyjnego, co z kolei ułatwia skonstruowanie sprawnego systemu podatkowego i oszacowanie ilości poborowych do armii. Jednak poziom kontroli już w starożytnych Chinach został wyniesiony na poziom zupełnie nieosiągalny pozostałym cywilizacjom tamtego okresu, choć należy dodać, że było to uzasadnione, biorąc pod uwagę warunki geograficzne i infrastrukturalne. To jest zróżnicowany i olbrzymi obszar na mapie, już u progu wczesnej chińskiej państwowości, połączony z brakiem odpowiednich dróg i środków transportu ułatwiających dostęp do wielu miejsc. Ambitne państwo musiało opracować sposób zarządzania swoim ludem i uprawą ziemi za pomocą narzędzia, które pomoże uporządkować ten organizacyjny bałagan, a jednocześnie utrzyma ludność w ryzach. Tym narzędziem kontroli okazało się monitorowanie liczby, wieku, bogactwa i lokalizacji dziesiątek milionów poddanych, zrealizowane w postaci rozbudowanego systemu biurokratycznego i prowadzenia szczegółowych rejestrów gospodarstw domowych. Znajdujemy się w Songu, gdzieś w drugiej połowie VI wieku przed naszą erą. Jest noc. 27 władca panującej tutaj dynastii, książę Yuan, właśnie przeżywa marzenie senne. Będąc na wpół wciśnięty w ramiona snu, a na poły na jawie, dostrzega mężczyznę, który zagląda do bocznych drzwi jego komnaty. Tajemniczy przybysz z rozczochranymi włosami podchodzi do łoża księcia i mówi: pochodzę z głębin Zailu. Byłem w drodze jako wysłannik z czystej Yangtze na dwór pana Żółtej Rzeki, kiedy złapał mnie rybak imieniem Yu Zhu. Po tym tajemniczym zdarzeniu mężczyzna znika, a król jeszcze długo nie może wybudzić się ze snu, jednak tuż po pobudce udaje się do wróżbitów, by pomogli mu odgadnąć znaczenie tego, co wcześniej zobaczył. Ci są przekonani, że mężczyzna, którego książę ujrzał we śnie, jest tak naprawdę świętym żółwiem, który utknął w sieci rybackiej. Władca od razu nakazuje swoim urzędnikom, by ci jak najszybciej odnaleźli rzeczonego żółwia, a w zasadzie rybaka. Co robią urzędnicy? Cóż, są dwie wersje, ponieważ ta historia występuje w dwóch zabytkach chińskiej kultury pisanej: u mistrza Chuanga oraz w dziele znanym jako Zapiski wielkiego historyka. We wcześniejszej wersji urzędnicy po prostu znajdują rybaka, który schwytał żółwia w bliżej nieokreślony sposób, znając jedynie jego imię. Filozof nie poświęca tej kwestii więcej uwagi. Sytuacja jest o wiele ciekawsza w kronice historycznej. Tamże miejscowy sędzia organizuje po prostu szybki przegląd rejestru gospodarstw domowych i lokalnych map prowincji. W dokumentach jest uwzględnionych 50 gospodarstw, które trudnią się rybołówstwem. Zadanie jest jeszcze o tyle prostsze, że książę zna nie tylko profesję osoby, którą potrzebuje znaleźć, ale także jej imię. Urzędnicy nie mają więc najmniejszego problemu, by odnaleźć rybaka i uratować żółwia z opresji, a przynajmniej na chwilę, ponieważ tuż po dostarczeniu żółwia na dwór, jego skorupa zostaje wypalona rozżarzonym prętem w 72 miejscach, aby przepowiedzieć przyszłość oraz przynieść szczęście władcy. Wróżenie z żółwiej skorupy ma nawet swoją nazwę, ponieważ takie działanie określa się plastromancją. W każdym razie, co nas może oprócz wróżenia z kości w tej historii zainteresować, to dość rzeczowe podejście do kwestii administracyjnych. Nie musimy wierzyć, że tak dokładne rejestry gospodarstw domowych czy spisy ludności istniały w państwie Song w VI wieku przed naszą erą. Tym bardziej, że nie pojawiają się one w najprawdopodobniej pierwotnej wersji tej przypowieści, a więc użyjącego 2 stulecia po tych wydarzeniach filozofa. Ale autor zapisków historycznych, spisanych najprawdopodobniej pomiędzy II a I wiekiem przed naszą erą, istnienie podobnych rejestrów przyjmuje za pewnik. Jeśli więc trzeba kogoś znaleźć, to oczywistym jest zwrócenie się do urzędników, którzy w doskonale uporządkowanej kartotece znajdą nawet najuboższego rolnika czy rybaka. Sima Qian, bo to o nim mówimy, w swoim dziele najprawdopodobniej chce nadać historii o księciu Yuanie więcej autentyczności, więc odwołuje się do istniejącego już w jego czasach zwyczaju prowadzenia dokładnej dokumentacji i rejestru zarówno ludzi, jak i domostw. Tym praktykom przejrzymy się właśnie w tym materiale. Jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o historyczności wydarzeń przytaczanych przez chińskiego dziejopisa, to najprawdopodobniej z tej całej opowieści pozostałoby nam jedynie imię księcia. Proces spisywania gospodarstw domowych mógł rzeczywiście istnieć w czasach księcia Yuana, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Te pojawiają się nieco później w dziejach, które historycy określają okresem walczących państw.
Jednak prawdziwy rozkwit administracji następuje dopiero po zjednoczeniu Chin przez cesarza Qina. To właśnie wtedy na serio rozwija skrzydła system biurokratyczny kontrolujący zasoby państwa. Pierwszy cesarz swoje działania rozpoczyna od kontroli systemu edukacyjnego. Nauka czytania i pisania ma być od tej pory zarezerwowana jedynie na potrzeby kształcenia przyszłych biurokratów. Próby wykorzystania przekazów pisemnych do celów, nazwijmy to, nieużytkowych, czyli tych niedotyczących administracji, medycyny, rolnictwa czy religii, są regularnie niweczone w postaci palenia książek, a osoby piśmienne, które sprzeciwiają się tego rodzaju zakazom, są narażone na utratę życia. Chińska tradycja przechowuje informacje o ponad 400 skrybach żyjących w okresie pierwszego cesarza, pogrzebanych żywcem w masowym grobie, ponieważ w nieodpowiedni sposób wykorzystywali swoje umiejętności pisarskie. Ustawienie do pionu armii biurokratów było kluczowym czynnikiem do utworzenia nowego systemu administracyjnego opartego na totalnej kontroli. Odtąd prawie każdy aspekt władzy państwowej miał zależeć od znajomości liczby osób będących poddanymi tronu, ich wieku, płci, ilości posiadanych pól i miejsca zamieszkania. Lokalnym administratorom stawiano wymagania co do utrzymania lub podwyższania wpływów z podatków, a także zapewniania corocznie odpowiedniej liczby ludzi do prac przymusowych lub wojska. Właśnie dzięki dokładnej znajomości swoich poddanych aparat państwowy był w stanie ich kontrolować, a w przypadku niesubordynacji wywierać nacisk w postaci rozbudowanego systemu kar. Tysiące ludzi było zaciąganych do pracy przy wielkich projektach budowlanych. Te lokalne były najczęściej ekonomicznie uzasadnione, bowiem ludność wykorzystywano do rozbudowywania sieci drogowej czy irygacyjnej lub do konstrukcji systemów obronnych. Jednak cesarz sporadycznie wykorzystywał dziesiątki, a może nawet i setki tysięcy ludzi do realizacji swoich megalomańskich fantazji, a więc budowy kompleksów pałacowych, grobowych, czy wreszcie wielkiego muru, który miał chronić północne rubieże cesarstwa przed inwazjami nomadów. A to wszystko możliwe dzięki kontroli ucieleśnianej przez setki tysięcy drewnianych tabliczek odnajdywanych w rozmaitych lokalizacjach na terenie państwa środka. Najstarsze rejestry zostały odnalezione niedaleko pozostałości urzędu państwowego w odizolowanej górami prowincji Hunan. I to w monstrualnej ilości, ponieważ liczba dokumentów przekracza 30 tysięcy sztuk. Rejestry te są zapisywane na drewnianych tablicach o średniej długości około 46 cm i szerokości maksymalnie 3, podzielonych na poziome sekcje. Górny rejestr zawsze zawiera nazwisko i imię właściciela domu, który stanowi jednocześnie głowę gospodarstwa domowego. Na dokumentach tego typu można odnaleźć nie tylko podstawowe informacje o osobach wchodzących w skład gospodarstwa. Rejestry często wyróżniają stopień pokrewieństwa, a więc znajdziemy tutaj informacje o potomstwie czy rodzeństwie, ale nawet o dzieciach sióstr czy braci właściciela domostwa. Jest również miejsce dla żony, a także rodziców czy wreszcie konkubin lub niewolników, jeśli takie osoby również współdzielą miejsce zamieszkania. Rejestry bywały nierzadko poprawiane, co objawia się choćby wykreślaniem imion z dokumentów z bardzo prozaicznej przyczyny, którą jest śmierć jednego z członków rodziny. Elementy uwzględniane w rejestrach różnią się w zależności od regionu, więc gdzieniegdzie możemy znaleźć informacje o zawodzie domowników, w innych dokumentach natomiast takich informacji brakuje. Czasami napotyka się też na dopisane potem adnotacje dla konkretnych osób, wskazujące choćby znaki szczególne, ale przede wszystkim niepełnosprawność, ciężkie choroby czy okaleczenia. Szczegółowość również w tych kwestiach jest niebezpodstawna. Stosowny zapis daje jasną informację urzędnikom, czy danego człowieka można, a może raczej czy jest sens go powoływać, czy to do robót przymusowych, czy do wojska. Cały ten system kontroli i nacisku opartego na znajomości obywateli nie był jednak idealny, ponieważ wymagał stałej uwagi i wyśmienitego zarządzania od szczebla lokalnego na centralnym kończąc. Chińscy urzędnicy już od okresu wczesnego cesarstwa naprawdę mieli ogrom pracy, ponieważ rejestr oprócz nanoszenia do niego poprawek należało jeszcze powtarzać co roku, a wykonać go należało w dwóch kopiach. Jedna z nich była przechowywana lokalnie, natomiast drugą odsyłano do biura wyższego szczebla administracyjnego. Jedyną formą nacisku na oficjeli były kary finansowe, ale i te okazywały się niewystarczające. Urzędnicy byli wciąż zajęci odbieraniem i wysyłaniem dokumentów pomiędzy sobą, nie mając być może tak naprawdę czasu zająć się tworzeniem faktycznej dokumentacji. Posłuchajcie. W 26 roku, 5 miesiącu, 20 dniu panowania króla Zhenga, Jun z dystryktu Qiling w okręgu Qianling pokornie donosi.
Gia, komornik dystryktu Du, stwierdził, mężczyzna i 17 innych przyległych gospodarstw domowych, które przeniosły się do dystryktu Du, to ludzie, którzy nie przekazali informacji dotyczących ich wieku, a rozporządzenie stanowi, jeśli się przeprowadzasz, zgłoś to. Zbadaliśmy obecnie dokumentację jego i osób, które się przeprowadziły i w związku z tym powiadamiamy okręg Du. Okręg Qiling nie posiada odpowiednich rejestrów i dlatego nie jest w stanie potwierdzić wieku tych osób. Prosimy, aby stosowny urzędnik w okręgu Qianling nakazał dystryktowi Du zbadanie wieku tych ludzi. Koniec zgłoszenia. Uporządkujmy sobie te wydarzenia. Jakiś bliżej nieokreślony mężczyzna, którego imienia ze względu na nieczytelność tabliczki nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, postanawia się przeprowadzić z dystryktu Qiling do dystryktu Du. Niestety urzędnik nie jest w stanie ich zarejestrować w nowym miejscu zamieszkania i tym samym najprawdopodobniej przydzielić ziemi, ponieważ w rejestrach brakuje informacji dotyczących ich wieku. Urząd w Qiling zostaje o tym fakcie powiadomiony i poproszony o przesłanie dokumentów dotyczących tych ludzi. Niestety z jakiegoś powodu takich plików w archiwach dystryktu Qiling brakuje, zatem urzędnik po prostu odsyła pismo na wyższy szczebel, a piłeczkę odbija z powrotem do dystryktu Du, którego urzędnik ma sam zbadać wiek tych ludzi. Dzisiaj takie kwestie załatwia się jednym mailem czy telefonem, natomiast około 2200 lat temu, bo to z czasów pierwszego cesarza właśnie pochodzi ten zapis, sprawa mogła ciągnąć się tygodniami. Nie wiemy, czy rangę, a tym samym parcelę nadano przybyszom warunkowo, czy też byli oni zmuszeni do przeczekania aż do rozwiązania sprawy przez oficjeli. Najprawdopodobniej jednak urzędnik w dystrykcie Du określił wiek przybyłych osadników samodzielnie lub z ich pomocą, korzystając z zapisów prawa. W każdym przypadku wszyscy zwykli ludzie mają samodzielnie zgłosić swój wiek. Dla kogoś, kto jest młody i nie jest w stanie jeszcze samodzielnie się zgłosić i nie ma ojca, matki ani starszego rodzeństwa zrodzonego z tej samej matki, wiek określa się za niego. Urzędnicy mają określić jego wiek na podstawie jego wzrostu. Sporządzanie samoopisu własnego wieku albo zeznania wieku swoich dzieci lub rodzeństwa, co nie jest zgodne z rzeczywistością o 3 lata lub więcej, wiąże się z karnym ogoleniem głowy, jak to się czyni w przypadku przestępców. Kto rodzi dziecko, ma zawsze zgłosić wiek i płeć dziecka w tym czasie, kiedy przeprowadzana jest coroczna urzędnicza kontrola gospodarstwa. Kim tak naprawdę byli ludzie, którzy pojawili się w dystrykcie Du? Rozsądek nakazywałby twierdzić, że niewydolne biura miały problem z odnalezieniem lub wytworzeniem stosownych dokumentów. I może być to prawda, jednak jako że nie dowiadujemy się, jaki jest koniec tej historii, to mamy otwarte pole do spekulacji. W czasach, o których mówimy, na terenie okręgu Qianling jeszcze niedawno toczyła się wojna pomiędzy przyszłym cesarzem a jego oponentami. To powodowało ogromne migracje ludzi, ale też spory chaos administracyjny i unikanie przez ludność zapisywania się do rejestrów, które przecież stanowiły podstawę do zaciągnięcia do armii czy po prostu opodatkowania. Człowiek niefigurujący w rejestrze i tułający się po kraju był do pewnego stopnia wolny, choć rzecz jasna jednocześnie wyjęty spod prawa, co nie zmienia faktu, że ucieczka z miejsca zamieszkania była często jedyną szansą na zobaczenie czegoś więcej niż chat w zamieszkiwanej wsi. Rejterada niekoniecznie musiała być powodowana buntem względem systemu, który wysyłał całe rodziny do służby na odległej granicy czy do pracy przy wielkich projektach budowlanych. Przyczyny ucieczki mogły być bardziej prozaiczne i często wiązały się ze sfarami sąsiedzkimi czy sporem z nieprzychylnym urzędnikiem. Dla pozostałych mieszkańców chińskiej wsi jej granica stanowiła często granicę znanego świata, ponieważ jej opuszczenie regulował wyznaczony funkcjonariusz publiczny. Poza granicę wsi można było wyjść jedynie w sytuacjach awaryjnych, takich jak klęski żywiołowe lub krótkie podróże. Jednak na kilkudniowe eskapady udać się można było jedynie ze stosownymi dokumentami. Te miały określać długość i cel wyjazdu. Ponadto przedstawicielowi administracji należało zwracać uwagę na niecodzienne aktywności sąsiadów, takie jak przeciągająca się nieobecność czy ogólne podejrzenia. Wszystko to miało na celu zapewnienie kontroli już od najniższego poziomu wiejskiej administracji, a wszechogarniająca biurokracja wdzierała się nie tylko do domostw, ale także do umysłów prostych ludzi. Już w pierwszej połowie II wieku przed naszą erą na grobowych inskrypcjach zaczęły pojawiać się dość interesujące teksty wskazujące na silną indoktrynację społeczeństwa. Ludzie wyobrażali sobie, że zaświaty rządzą się dokładnie tymi samymi zasadami co życie doczesne. Objawiało się to tym, że zmarły przybywający do podziemnego świata musiał ogłosić swoją śmierć i dokonać rejestracji jako nowy mieszkaniec.
i tutaj dane musiały być szczegółowe. Obok imienia oraz wieku należało wyszczególnić także cały majątek, którym zmarły dysponuje. Bogactwo było tym większe, im więcej przedmiotów znalazło się w miejscu pochówku. A więc powiedzenie, że pieniędzy do grobu nie zabierzesz, jest w tym przypadku zupełnie nieaktualne. Język w grobowych inskrypcjach oraz używana w nich terminologia nie różniły się wcale od oficjalnych dokumentów używanych w zwykłych dokumentach biurokratycznych. W odnajdywanych tekstach często znajdują się zapisy o pobieraniu podatków, pracach przymusowych czy sporządzaniu rejestrów. W zaledwie kilkadziesiąt lat od wprowadzenia totalnej biurokratyzacji życia społecznego, umysły ludu zamieszkującego państwo środka zostały pozbawione wizji innego życia, nawet w zaświatach. Jako że jest to ostatni film w tym roku, no już chyba więcej nie uda się zrobić, skoro jest data w kalendarzu taka jaka jest, to chciałbym Wam serdecznie podziękować za wsparcie kanału Skryptorium, przede wszystkim za to, że oglądaliście filmy, które publikowałem, a także chciałbym podziękować patronom czy innym osobom, które w ten lub inny sposób wspierały mnie w sposób materialny. Także serdecznie dziękuję, jest mi bardzo miło, nie spodziewałem się kompletnie takiego odzewu. I co? No w przyszłym roku mam nadzieję uda się dowieść równie wiele materiałów, mam nadzieję dobrej jakości, a tymczasem życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku.